Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem na celowniku nieco cięższa woda, łowisko Mostkowskie. Jest to naturalny zbiornik o powierzchni 28 hektarów z wieloma bardzo ciekawymi miejscówkami. Zobaczcie sami. Get in! Piomo. Od razu po rozstawieniu pontonu wziąłem stiki i popłynąłem zbadać miejscówkę, o której opowiedział nam jeden z opiekunów. Dokładnie chodzi o zatoczkę, którą tworzą zawalone w wodzie gałęzie. Aby móc tam położyć zestaw, musiałem wbić podpórkę tak, aby uniknąć przechodzenia żyłki przez trzciny. Słuchajcie, tutaj jest miejscówka po lewej stronie, bardzo fajna, za trzcinami. I płynę teraz sobie ją obadać. Płynę sobie ją obadać oraz płynę tutaj ustawić sobie stika w tym miejscu, żeby żyłka się o niego utrzymywała. Zobaczcie, jakie tam są krzaki, to jest coś pięknego. Podobno tutaj jest wypłycenie. Stika sobie wbiję tutaj, ale to za chwilę. Nasz obszar do łowienia jest od tamtej bojki do tamtej bojki. Ja będę łowił po lewej stronie. Losowanie to wskazało i uwaga, stika zamoczymy, tutaj mamy z pół metra i ojojoj, bardzo mu liście na mułek, kurczę, z 40 cm w dół idzie jeszcze po namułku, o kurczę, ależ namułek, zobaczymy czy śmierdzi, nie, to jest raczej piasek, tylko duża warstwa piasku. Tutaj jest zdecydowanie twardziej. Im bliżej tych drzew, tym twardziej. Sprawdzimy sobie, jak będzie tutaj. To już to samo, co poprzednio. Ciężko znaleźć... Tutaj naprawdę dużo tego piachu. No nic, długi przypon i tyle. No nic, tak czy inaczej, jeden zestaw tutaj pójdzie. Po prostu długi przypon. I tyle. Dobra, teraz wbijemy sobie tego stika. Jak tutaj to zrobić? Sprawdzimy sobie, czy to jest dosyć twardo, czy również jest tak bardzo dużo piachu. Dobra, jest dosyć twardo. Korzenia. Dobra, to na pewno chciałbym to zrobić przed tymi korzeniami, żeby łatwiej mi było sobie poradzić z tym. O, no i dobra. No i po prostu przez to będzie przychodzić żyłka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Słuchajcie, jestem właśnie na pontonie, płynę obadać sobie miejscówki pod drugim brzegiem. Mam już tutaj dwie potencjalne, które z brzegu mi się wydawało, że będą w porządku. Płynę z markerami, tak jak już widzieliście. Powiem wam szczerze od serca, że myślałem, że tutaj łowienie będzie trochę prostsze. Ale tutaj jednak się okazało, że będzie trzeba trochę wysiłku włożyć i
Nie jest to to samo, co było na ciepieniu. Na ciepieniu, dla porównania, tak naprawdę wywoziliśmy tylko łódką i nie martwiliśmy się o nic. No tutaj będziemy łowić, wydaje mi się, że jakieś 150, 160, 180 metrów. Ku naszemu zaskoczeniu bardzo się myliliśmy. Okazało się, że do drugiego brzegu było ponad 250 metrów. Dowiedzieliśmy się, że nie byliśmy pierwszą ekipą, którą zaskoczył ten dystans. Po prostu wydaje się być to o wiele bliżej. Od naszego miejsca, w którym będą stały pody, więc no będą emocje, szczególnie, że tutaj są krzaki, są, kurcze, jest roślinność, są kołki, więc tutaj miejsca naprawdę nie są proste. Zobaczymy, czy uda nam się podołać temu wyzwaniu i działamy. Oglądajcie dalej. Dobra, słuchajcie, pobadałem sobie już to miejsce przy trzcinach i jest tutaj twardo i jest tutaj, no wydaje mi się, że ponad 2,5-3 metra, nie? To jest, sprawdzałem po markerze, dokładnie będę wiedział, kiedy wypłynę tu sobie łódką, ale ten, generalnie tutaj stawiam jednego markera i tutaj będzie jeden zestaw, drugi będzie tam w tamtych krzakach, a trzeci, no zaraz zobaczę, jak tutaj sobie pobadam tutaj pod tymi drzewami, nie? Dobra, słuchajcie, jeden marker postawiony tutaj przy trzcinach. Powiem wam tak, no przy trzcinach centralnie jest pół metra i bardzo gwałtownie tutaj schodzi, aż w tym miejscu, gdzie teraz się znajduje, jest, tak wydaje mi się, że 2,5-3 metra może być. Tutaj łódką, jak sprawdzę, to będę wiedział dokładnie z sonarem, a teraz płynę obbadać sobie jeszcze tamte miejscówki tutaj pod tymi drzewami, jak to tutaj wygląda. Jest ten marker, tutaj jestem pod tym drzewem i spójrzcie, mam o takiej długości, wydaje mi się, że 3 metry markera i zanurzam go i w tym momencie dopiero on dotyka do dna, tutaj jest trochę większy namułek, ale również tutaj jeden zestaw położę, bo tutaj bąblowanie jest, coś tutaj bąblowało, jakieś ryby, nie wiadomo co to było, ale na pewno jest to dobry znak. Słuchajcie, ja już wracam z badania drugiego brzegu i powiem wam tak, akcja jest prosta tak naprawdę, no tak jak wcześniej wspomniałem, jeden zestaw pójdzie na te krzaki tutaj blisko, na te gałęzie zawalone, na te gałęzie w wodzie, jeden zestaw pójdzie na tamte trzciny, sytuacja na tamtych trzcinach jest następująca, a mianowicie taka, że przy trzcinie jest pół metra. Od trzciny 3-4 metry jest bardzo nagły spadek i tutaj już głębokość jest w porywach 3 metry, w porywach do 3 metrów, tak mi się wydaje na markerze. Zaraz sprawdzimy łódką i powiem wam tak, tam jest twardo generalnie. Tak jak sobie zbadałem na szybko miejsce, gdzie Grzesiu będzie wędkować, no to tam już mamy namułek, dużo kołków, więc tam już będzie trzeba się trochę odsunąć od brzegu, żeby tam nie tracić tych ryb. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedno, jest dobry znak, są bąble, bąblowało i trzy razy zobaczyłem bąble, które ewidentnie były spowodowane żerem jakiś ryb, nie wiadomo co to tam chodzi, ale coś tam chodzi. Więc teraz bierzemy się za zestawy szybciutko i wywozimy i trzeba działać, bo tutaj wiatr trochę zaczyna przeszkadzać. Tam strasznie przy brzegu wieje. Tutaj przy naszym brzegu nie jest najgorzej, ale przy tamtym brzegu strasznie wieje. I co? Działamy. Zapraszam was do oglądania tej nieco cięższej niż zwykle zasiadki. Bajo. Nara. Moje wędki już w wodzie. Grzesiek postanowił dwa zestawy położyć pod drugim brzegiem, a jeden na środku wody. Podczas wywożenia jednego z jego dalszych zestawów doszło do zabawnej sytuacji, a mianowicie zabrakło mu żyłki na kołowrotku. Szybka przewijka i wszystkie zestawy leżą tak jak miały. A tutaj już noska. Przykręcone, bo kurwa. Hanger był, wiesz gdzie? Tutaj. Było 8 pików i to było takie... Wiesz?
Spójrzcie, jest pierwsza ryba naszej zasiadki na łowisku moskowskim. Cieszę się niezmiernie, że już pierwszej nocy udało się wyciągnąć karpia. Wyjechał zestaw z 240 metrów, najdalszy zestaw. Teraz szybkie jeszcze fotki i puszczamy rybkę do wody, około 8 kilo. Całkiem szybkie branie, po chyba niecałych 6 godzinach, co Patryk? Tak, około 6-7 godzin od wywiezienia i już melduje się taki piękny pełnoludzki. Mam nadzieję, że teraz waga zacznie iść do góry i że brania będą następywać na obu podach. Bo po ostatniej zasiadce na ciepieniu, kiedy tylko ja łowiłem, może być różnie. Słuchajcie, wywozimy zestaw centralnie w to samo miejsce. Mam punkt na nawigacji ustawiony, więc zestaw trafia centralnie, idealnie w to samo miejsce. Nie sypałem dużo towaru. Tak jak było widać, jedna łyżka wleciała kul i będziemy liczyć tutaj jeszcze na jedną ranię może z tej miejscówki dzisiaj w nocy jeszcze. Za chwilę pokażę Wam na sonarze dokładnie jak wygląda miejscówka. Tam jest 2,5 metra około i 240 bodajże metrów stąd aż. Słuchajcie, wywozimy. Tutaj jesteśmy już praktycznie nad miejscem. 2,4 metra tutaj mamy. I zobaczcie, tutaj mamy 245 metrów, bo mamy do home mamy 242 i do punktu mamy 3 metry, za chwilę dojdzie do zrzutu. Proszę zobaczyć. Zestaw właśnie wleciał do wody. Pokaż na sonara. Tutaj na sonarze widać właśnie miejsce, w którym zanęta wypadła. No i co, łódka w pełni automatycznie zaczyna wracać już na miejsce i liczymy na kolejny ryb. Trzymajcie się. No i słuchajcie, nocka minęła, mamy już świt. Myślę, że godzina 5-6 nad ranem i znowu kilka pików z drugiego brzegu. I tutaj Grzesiu holuje, zobaczymy, czy coś będzie z tego, czy nie. Na razie idzie spokojnie, tak jak to było przy mojej rybie, czyli no, na razie niezbyt dużo walki, no ale jednak mamy tutaj około 230 metrów do zestawu, nie? Holujemy. A może leszczak jeszcze masz? Zobaczcie, tutaj widać, że ewidentnie zestaw pod nie idzie. Więc tutaj raczej już nic nie ma. Kupa mu czarek i różnych krzaków. Pokaż. No. I tyle by zostało z porannego brania. Niestety. No i dobra, zbliżamy się do miejsca położenia zestawu. Tutaj już do punktu zostało 6 metrów. Ty możecie sobie zobaczyć, jak wygląda miejsce na sondzie prawe Grzesia. No tutaj 2,2 metra cały czas. I już dosłownie za chwilę zestaw sam się zrzuci. No i dobra.
Zestaw się zrzucił. To widać na sondzie, dokładnie miejsce zrzutu towaru. No i łódka teraz zaczyna automatycznie wracać. To już widzimy, że od punktu się oddala, a do domu się przybliża. Trzymajcie się, cholera jest. Siemanko, słuchajcie, mamy godzinę 9:30, przed chwilą był odjazd znowu u Grześka na prawym kiju, wypłynął, ale wypłynął pontonem, bo ryba weszła w te moczarki, tam po drugiej stronie. Ciężkie miejsce, z tego co widzę, już zaczyna wracać. Zobaczymy tylko, czy w podbiraku coś jest, ale wydaje mi się, że nie. Więc to raczej będzie kolejna spinka. Nie są to łatwe miejsca. Łowimy przy moczarkach, przy kołkach, przy zawalonych drzewach. Na pewno bardzo fajny trening przed Miłoszewem, bo takiego wam dam lika, że za półtora tygodnia startujemy na Miłoszewo, więc postanowiliśmy zrobić sobie taki mały trening. Działamy, próbujemy. Tu niestety kolejna spinka będzie. Zaraz pójdę do Grzesia z kamerą i zobaczymy. I co, nie ma ryby? Nie ma, nie ma. W kołku zaparkowałem. Ale odzyskałeś zestaw, czy nie? Urwałeś? No nic. Spójrzcie, tutaj jest nasze stanowisko. Już jest w całkowitym słońcu. Postałem tutaj 2 minuty i po prostu już jestem cały spocony. A zobaczcie tutaj na namioty. Całkowity dzień. Chłodniutko tam jest. Coś pięknego i w takich warunkach to można tutaj siedzieć. Słuchajcie, postanowiłem trochę zmienić taktykę, dodać trochę dynamiki do filmu i zmieniamy tutaj taktykę. Na jednej wędce zasypię całe to wiadro. Zobaczymy, czy to przyniesie skutek, czy przyniesie skutek odwrotny, ale zestaw właśnie spod tamtych korzeni ląduje pod tamto drzewo, tam gdzie było badane. Przestawię sobie markera, bo mam tam punkt już ustawiony na łódce. Tutaj w zasadzie też mam ustawiony punkt, ale tego markera sobie ustawię, żeby no jednak mieć tą dokładność, jakbym chciał drugi raz wywieźć zestaw z pontonu. I zobaczymy, tutaj w zanęcie mamy kulę citrus z mancha plus z TCT, mamy tutaj jakiegoś śmierdziucha, no i kukurydza z konopią, nie? Są tutaj amury ładne, po 15 kilo. Zobaczymy, czy coś tu wejdzie. Stąd decyzja szybka taka poszła, bo no, wyjechały 3 ryby spod drugiego brzegu. 2 ryby wyjechały spod tamtego markera po prawej stronie przy bojce. Nie wiem, czy to było widać, o, spod tamtego markera tam przy bojce. Co? 3 ryby tu wyjechały. Więc nic, tylko kłaść tutaj czwartą wędkę i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Dobra, jesteśmy teraz centralnie pod jednym z zestawów. Zgarnę sobie tego markera.
O ciach. A, kurczę, nie, baterii nie ogarnąłem. No to jeszcze raz trzeba będzie napłynąć. Tak, jakieś bąble pod grążelami. No tutaj jest trochę głębiej chyba. Tak jak widać. Ciepła. Dobra. Becie. Nie przewracaj się. No tutaj jakieś korzenia. Dobra, i odsuniemy się tutaj stąd z 10-15 metrów. Lecimy na grubo z tą kukurydzką. Bo się zrobi taki młyn. Powiem wam, że tak to jeszcze nigdy nie robiłem. Dlatego to jest dla mnie ciekawe doświadczenie. W sensie, no nie sypałem tyle jeszcze. Tutaj leci ze 3 kilo kukurydzy wraz z kurkami. Ale liczę, że tu wejdą jakieś kurde amury. Ale mogą być też karpie. No i dobra, mamy idealnie wywiezione. Pięknie. Lecimy do brzegu. Mam nadzieję, że to przyniesie jakiś fajny skutek. Trzymajcie się. Siemanko, słuchajcie, minęła właśnie pierwsza doba. Już jesteśmy jakoś 3 godziny po pierwszej dobie. Mamy już godzinę 20. Słuchajcie, jak na razie dwa brania u Grzesia. Wszystko wyjechało. Wszystko wyjechało z jednego kija. Prawego, co pewnie będzie pokazane, gdzie było łowione na filmie. No generalnie spod drugiego brzegu w okolicach grążeli to. Tak, no były te wyjazdy. Generalnie te zestawy były położone dosyć blisko. Trochę się przesunęliśmy. Były dwa brania, w tym jedno puste i jedno zaparkowało w kołkach, jedna ryba. Tak, no i z tego powodu postanowiłem wziąć i
ręki i przestawić, żeby z 5 metrów bliżej stał niż wcześniej. Mhm. Zobaczymy, jakie skutki z tego będą. Zobaczymy, czy coś wyjedzie. Słuchajcie, a u mnie wyjechał kij również po drugiego brzegu. I teraz powiedzmy parę słów, jakie zmiany. Ty tak naprawdę nie robisz żadnych zmian oprócz tego, że no, przesunąłeś ten tylko zestaw. Tylko ten prawy zestaw jest postawiony delikatnie bliżej. No. U mnie z kolei zestaw, który był przy pomocy podpórki ustawiony za trzcinami w zatoczce przy gałęziach wystających z wody. Przesunąłem ten zestaw i umieściłem go pod drugim brzegiem. Także na moim podzie dwa zestawy są pod drugim brzegiem, tak jak u ciebie. Z tym, że ja tutaj użyłem bardzo dużo kukurydzy. Powiem wam, że zrobiłem mały research tutaj na stronie, na Facebooku łowiska i zobaczyłem, że właśnie tutaj dużo sypią kukurydzą i łowią te amury, więc są tutaj amury po 15-16 kg, więc postanowiłem tutaj... Taki zestaw typowo amurowy tam postawić. Tak jak wcześniej właśnie widzieliście, był ustawiany zestaw, poszło tam ze 3,5 kg kukurydzy. I zobaczymy, taki mały test. Powiem wam, że dawno nie sypałem tyle towaru. Nie wiem, czy kiedykolwiek sypałem tyle towaru na raz. I tyle. Dwie noce jeszcze przed nami. Zobaczymy. Jeszcze, tak jak po tym dzisiejszym dniu, no to trochę mamy nadzieję ze względu na wiatr, bo był bardzo mocny i wiejący tutaj w stronę zatoki, w której no, my łowimy przy niej. No, ogólnie. I mamy nadzieję, że to przyniesie też jakieś rezultaty. Ogólnie cały dzień wiało tutaj w stronę zatoki i wczoraj to samo, nie? No, wczoraj tak samo. Więc zobaczymy, czy ta ryba tutaj przepłynie, czy nie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze zmierzyć się z którymś z tych karpi. Ten jeden zestaw, który masz umieszczony pod drugim brzegiem, stoi na twardym dnie w porównaniu do praktycznie całego drugiego brzegu. No tak, no. Ten zestaw pod trzcinami faktycznie no, jest twardo i tam było właśnie jedno branie, no ale dwa brania były z zamulonego, nie? No tak. Więc co to można powiedzieć, no długie przypony, ciężarek, tutaj odległości mamy ponad 240 metrów przy najdalszych wędkach, więc tutaj ciężarki ciężkie, powyżej 160 gram i tyle, no wszystko widzieliście, jak przebiegało, dwie doby przed nami. Mamy nadzieję, że pokażemy rybę po tej nocy. No dobra, to niech się nagrywa. No to takie no... Jest branie! Na wizji! Ocie panie! Jest, siedzi! Płyniesz czy nie? Nie ma potrzeby, wiesz? Tak myślisz? Zawało strasznie, wiesz? Oj, to wygląda na spinkę. To chyba będzie spinka. Co spinka, nie? Kurna mać! No to słuchajcie, mamy już 3 spinki, nie? Znaczy Grzesiu ma. Kurna, szkoda. Ech. Także było branie, coś się zadziało. No chwilowy opór poczułem. Było widać, że coś tam było na tej wędce. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wyjedzie dzisiejszego wieczoru lub dzisiejszej nocy. I mamy nadzieję, że będziemy mogli zaprezentować wam jeszcze nie jedną z pływających tutaj ryb. Trzymajcie się, wywozimy, działamy. Delikatnie ruszyło, że prawda się ruszył, ale to takie... No to lewa, nie? Nie widać, jakby się wyprostowała ta, czy coś. Chłopie, ja kurna wstałem, bo taka burza była. Tak wiatr napierdzielał, mówię, ja wiem, jak zamknę sobie okna, nie? No. Zamknąłem okna z tyłu i słyszę pika jednego, nie jak zamykam okna. Chyba z 5 razy ci piknie. Nie, znaczy to potem już moja była sprawka, ale stary, piknęło raz, przyłażę tu w najgorszą burzę, w klapkach, z telefonem, bez latarki, bez niczego, nie? A rot pod kurna, leży człowieku na boku, wiesz, tak o, nie? Tak? I tak o,
leży, no. Nie? Wyrąbane wędki, wiesz, poplątane, wszystko. Wiesz, od wiatru, nie? Kurna, to dlatego potem pikało, bo wiesz, ustawiałem, nie? Kurna, dlatego teraz dałem trochę niżej to. Ale no niezła akcja była, kurczę. I już tak z godziny, kurna, nie śpię, nie? Super, z pół godziny już nie śpię, bo mnie obudziło, to by tak piździło. No. Słuchajcie, minimalny ruch tutaj był na lewej wędce. No, dwa piknięcia tam w przeciągu, nie wiem, no. Jedno było i z minutę no. Minęło i drugie. No więc to jest tak, zestaw 250 metrów, więc lepiej sprawić nawet dwa piki. Jak coś to wywieziemy, GPS jest, wszystko. A wiesz, mogło pójść w lewo albo w prawo, nie? No tak. Ja myślę, że może coś tu siedzieć z tego. Mogło, wiesz, pójść w lewo na przykład, nie? A jak już, wiesz, tyle było zapięte, to musiało się dobrze wpiąć, jeżeli jest. No już też mogą ci też moczarki jakieś przeszkadzać. Kurde, z tego co widzę, to wędka jest na, jak na marker czerwony. Chyba, nie? Czekaj. No zeszła trochę, chyba. Nie, idzie w prawo. Mamy pod nami, już jest żyłka. Ściągaj do góry, tutaj. No, ściągaj. Idzie czy nie? Chyba idzie. Nie. Weź dokręć hamulec. W tych kołkach jest, wiesz? To są kołki tutaj. Jest ryba. Jest? Zajebiście. Dobra, ja się spróbuję odsunąć troszkę. Odpływamy od kołków. Ona chodzi sobie luźno już, nie? Dobra, odpływamy od kołków i musimy podpompować troszkę. Dobra, odpłynęliśmy od kołków. I holujemy. Co, nie masz jej do góry pociągnąć? Nie mogę, ona bije mi cały czas, ale wiesz, trzyma się dna strasznie. Już jest blisko, jakby był dalej, to bym się jeszcze obrócił, ale... Kurde, co... Kurwa mać, no. Dobra, robimy akcję obrót. Bo ty widziałeś, jak ja ją chciałem podebrać? Bo ona była pół metra pod tym. Ale to mogło się udać, no. Będzie teraz się ponura chyba. Get in! Piona. Gdzie może być? No. 12 kilo. Ale patrz, jak krzaki ma. No. Ciężarek się nie odpiął. Przez to mogło być ciężej. Ale dobra, nieważne. Ale że siedzi. A po jak poplątany jestem w tych. Dlaczego się nie. Masz tutaj, kurczę. Pytanie, czy to moja żyłka jest. No właśnie, zaraz zobaczymy. Bo to może nie być moja żyłka. Nie, twój zestaw jest, zobacz, widzisz? Przywon. Tylko nie, nie, chodzi mi po prostu o poplątanie, czy moja ty, żyłka. Ty, to ten nie... ciężarek to nie jest twój. No. Widzisz? To weszło na czyjś ten zestaw. No. Dobra, ale że siedzi. Pójdźcie, co tu się wydarzyło. Tutaj wplątaliśmy się w czyjś zestaw, ryba jest zapięta na nasz i ryba przez to, że zahaczyła też o czyjś zestaw, no to przyciągnęła a ze sobą te krzaki. Nie, dobra, nie, to nie na mój nasz. To nie jest twój, stary. Może w tą stronę łatwiej będzie przeciągnąć, bo tam jest chyba cię... A nie, bo tam główna żyłka. Nie. Trzeba w dół, czekaj, albo coś, co by można było przeciąć. Ściągać to, czy nie? A gdzie to jest? No bo to gdzieś w kołkach. Dobra, tam nie, tego nie ściągaj, daj mi to. A już ten duży badyl wziąłeś i ten? I nie. Ufałeś? Nie. To najlepiej to by było, jakbyśmy wzięli ze sobą, kurwa, bo... Dobra, jak to będzie na pontonie, to sobie to ogarniemy. No. Potem byle to o wody nie tarło. Dobra, wracamy i słuchajcie, i prezentujemy. Własny klocek. Nie, to może 15 to jest co najmniej, nie? Uwaga. Lecimy.
Okay. Z 16 kilo będzie miał. 17,59. No to 16. Koło 16 kilo, nie? Dokładnie zważymy za niedługo. Ale pięknie, no po takiej walce coś wspaniałego, nie? Długa, piękna ryba. No i spójrzcie, jaka przepiękna ryba. Po istnym szaleństwie na pontonie, wśród kołków, wśród wielu rzeczy, które nam nie sprzyjały, udało się w końcu wyciągnąć. I co powiesz, Grzesiu, kurczę, po tych trzech spinkach? No powiem, że po tych trzech spinkach naprawdę oddało. Wielkie chwile ekscytacji, jak zobaczyłem tą rybę w podbieraku, jak ją wyciągnęliśmy na początku, mniejsza się wydawała. Tak, wspomniałem właśnie podczas holu, że mówię 8-10 kilo, a tu się okazało 16 kilo żywej wagi. Co, robimy szybkie foty, puszczamy, bo ta ryba już dała nam chyba wystarczająco szczęścia, wystarczająco się nią nacieszyliśmy i trzeba jej zwrócić wolność. Słuchajcie, wypuszczamy tą przepiękną rybę. A spokojnie. Coś pięknego. No. Kurwa. Te baja. Dobra, gratulacje. Piękna ryba. Lina? Lina. Co ty dajesz? Co ty dajesz? Ja pierniczę. Ja się czuję tak i tak, bo muszę jakoś przełożyć. No to przełóż. Słuchajcie, no. Godzina 13. Jeden pik tutaj kilka godzin temu był i podjęliśmy decyzję, żeby zwinąć, a tutaj lin. Zobaczcie, jak szaleje. Porąbane. Zobacz, jak walczy. Pierdzielony. Ale ładny linek, co. Jest lin. No, kawał lina, ty. Trzeba go ładnie zaprezentować, trzeba zdjęcie zrobić. Ja sobie z foty zrobię z taką rzeczą. Jak ja dawno lina nie złowiłem. Człowieku, lina złowił. Ja pierdzielę. Kurczę, od godziny linek taki oto siedział na haczyku. Było jedno piknięcie, no powiem tyle, trochę się zignorowało je. A tu coś się działo. Dobrze, że jednak postanowiłem koniec końców zwinąć to i sprawdzić, czy na pewno nic nie siedzi na tym haczyku. No a tutaj oto taki gagatyk. Spory kilogram na pewno waży, jak nie więcej. Dobra decyzja o zwinięciu zestawu i działamy, wywozimy. Masz. Jest na kołkę. Aha. Jest nad czy pod? Pod. Pod pewnie. O kurwa, patrz, ty jesteś za bojką już tą prawą. No, ściągaj go. Czy to jest karp? Tak. Kur... Musisz mi go wprowadzić, bo ja będziemy się obracać. Susemak z dyszka będzie piona. Słuchajcie, w końcu jakaś akcja w dzień. Rolka, lewy kij, rolka. No jeden pik jak zawsze, no, nie? Pojedyncze piknięcie, jedynie po szczytówce było widać, że się
trochę napina ta żyłka cały czas. No jednak wiesz, 240 metrów to jest 240 metrów na żyłce, nie? Powiem tyle, od razu po podniesieniu wędki było widać, jak on się przemieszcza w prawą stronę, także... Szybka decyzja, szybki ponton, wszystko widzieliście, udało się go fajnie wyciągnąć, żyłka około 10 kg, czyli no praktycznie taka sama jak ta moja pierwszej nocy. Akurat chcieliśmy zacząć coś tutaj działać, przemieniać, z nadzieją, że wieczorem coś się wydarzy, a tu proszę, zaczyna się dziać już za dnia. Działamy, ciśniemy kurna, bo ostatnia doba już właśnie nam wystartowała. Nie, dwie wędki są do na powierzchni do wywiezienia i jedna tylko w wodzie. No i u mnie tak naprawdę trzy do przewiezienia, więc jest co robić, nie? Trzymajcie się. Słuchajcie, odpaliłem tą kamerę, jesteśmy teraz podczas konsumpcji trzeciej kolacji i Grzegorz powiedział, że ile będzie dzisiaj brań? Przewidywania patrząc po fali na wodzie. Tak, nie ma fali żadnej, gościu. No i właśnie o to chodzi. A, no dobra. No. Przewiduję tej nocy, że będą trzy odjazdy. No, zobaczymy, czy będziemy rację, czy nie. Czy jego przewidywania się sprawdzą. Mam nadzieję, że tak, bo fajnie byłoby coś jeszcze pokazać, coś jeszcze pohulować. No bo to już ostatnia noc, nie? Zjadamy się z rańca. No i dobra, jak mamy tą kamerę już odpaloną, to może powiedzmy dwa słowa, co dzisiaj się wydarzyło. Na pewno zaskoczył nas bardzo Lin, no, który... W sumie zrobił... zasygnalizował tak samo jak i karpie branie. No, no, było jedno piknięcie i no. I nic poza tym. I tyle, nie? Tyle. Potem dosłownie... No 10, 20 minut, 15, 15 20 minut coś potem. Takiego i wyjazd karpiszona, takiego około 10 kilo. No 12 może miał, nie? No może coś takiego. Już takich małych ryb to nie ważyłem poniżej 20 kilo, nie? Nie no, żartuję oczywiście. Powyżej 12, o, tak powiem. No, ale generalnie, no to po tej nocy co była i teraz po dniu to jestem zadowolony, bo wcześniej miałem bodajże 3 spinki. A teraz każda ryba, która była już ładnie wpięta i wyholowana do brzegu. No i był moment wtedy, że dwa kije były na brzegu i było roboty, bo u ciebie dwa kije na brzegu. Ja już jeden swój zacząłem zwijać do przewózki. No i garnęliśmy wszystkie kije w przeciągu jakiejś półtorej godziny i wszystko jest teraz wycelowane pod drugim brzegiem, nie? Stoi tak jak powinno. Już, miejmy nadzieję, już zrezygnowaliśmy całkowicie ze środka wody, spod bojki, spod tych gałęzi tutaj blisko i wszystko poleciało pod drugi brzeg. Na jedną kartę wszystko postawione jest, jak ma zagrać u nas, to jest pod drugiego brzegu. No, dokładnie. Innej opcji nie ma. I ma zagrać, innej opcji nie ma, nie? Podobno trzy brania. I miejmy nadzieję, że w nocy się zobaczymy albo po poranku. Albo za chwilę. No, albo zobaczymy. Za chwilę. No i słuchajcie, my już jesteśmy zawinięci, niestety nic się nie wydarzyło. Trzy brania miały być dzisiejszej nocy, niestety. A tutaj padło na to, że ostatnia noc nie przyniosła żadnej ryby. Jesteśmy zdziwieni trochę, nie? No, wcześniej była tendencja, że zawsze były te dwa, trzy brania z poprzednich nocach, a tej była kompletna cisza. No i nic, przespaliśmy, wyspaliśmy się chociaż do drogi, 3 godziny przed nami. Słuchajcie, kolejny wyjazd to jest Miłoszewo, także subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć moje lub nasze kolejne przygody akurat na Miłoszewie, będziemy razem. I tyle, trzymajcie się, na razie.